It had been nearly 6 years since we had spent time together. Just the three of us, as brothers. Amazon. We were not supposed to. O Jonas Brothers, to o tych, co śpiewali piosenki, nie? We loved music growing up. Dad was the pastor of a church. As a child, like, it was just always around us. We had a really tight-knit family, and we became each other's best friends. We started to write on our own. Overnight, we're a band. We're doing it. We're living our dream. Things began to shift in the church that became really challenging. Our dad leaves the church. I think in the same month, the label dropped us. We really were struggling, and we were playing roulette, you know, on the boys. And we got a phone call from Disney. We're gonna hand you a record deal. And it was just nonstop from there. We had no idea how big the band was getting. Oni się spieczyli gdzieś po drodze, nie? Ja tak, to nie jest coś, co bym śledził w jakikolwiek sposób, ale... Gold record in a week. I started to become aware of how much better I wanted to become. You're like, let's take a pause and take a break. Nick says, the Jonas Brothers should be no more. What hurt the most is that it came from Nick. He is my best friend. There were moments I thought, they'll never speak to me again. I love my brothers to death. I think that the brothers had to grow apart to be able to get perspective. I found that success isn't always tied to fame and fortune. Everything's amazing. I really want to have a second chance with them. I'd rather we be brothers and not have our band dictate our relationship. Once we got past the emotional sting of it, we actually had a better relationship. It wasn't about the money. It wasn't about the fame. It was, hey, brothers, do you want to do something awesome again together? We spent the last year traveling the world and really reconnecting. This makes me happy. Boys band znowu. Teraz to już rozumiem historię. To jest ciekawe, bo boys bandów to się za bardzo nie lubi, nie? A tam się potem okazuje, że historie w ramach tych boys bandów całkiem normalni ludzie, nie? The Lodge, official trailer. Takie życiowe rzeczy mnie zawsze, mnie się zawsze podobają. So, how would you feel about going to the mountains for Christmas with Grace? Kasa się chyba kończy, to wzięli siano i zrobili Amazonowi serial. Oj, wy jesteście, kurde, patrzycie na świat tylko przez pryzmat. No, znaczy nie wszyscy, nie? Ale to współczuję, szczerze. Może masz rację, nie? Może faktycznie tak było, ale tak nie wypada postrzegać świata w ten sposób. To jest wielkie ten uproszczenie. I'm feeling fine. It was my idea and it's a couple days. I can do a couple days. Okay, guys, I'm off. Shower, dziękuję za. Jezu, co to za horror, straszny horror. It's crazy. Everyone committed suicide except for her. Repent and you will find salvation. Guys, things are very uncomfortable between us and we're stuck in a house together. What is this? The power's out. Where are my things? It makes no sense. What? I heard something. Muszę wam powiedzieć, że jakby nawet jeżeli horror jest taki niekonwencjonalny, jakiś inny, to atmosfera jest budowana za każdym razem tak samo. Oglądaliście jeden trailer, oglądaliście wszystkie. Chciałbym na przykład zobaczyć horror z taką wesołą muzyczką, wszyscy się uśmiechają do siebie, a nagle jebut. Komuś odpada głowa, nie? I wszyscy, o co się stało? Przecież byliśmy na wesołej imprezie. Chodź wam głowy, nie ma. It's okay.
trust me. Zawsze tak samo, nie? To znaczy, to nie jest zarzut, bo może się nie da inaczej, ja się nie znam, ale... Ale dla mnie to jest non-stop powtarzane rzeczy. A, That's Us, to prawda, to my, no, tam nietypowy był trailer, w ogóle nietypowy. No dobrze. Za stary jestem na granie, już teraz wydojrzałem. There's something very inhumane and un-American taking place right now. Beto and I were like, okay, what can we do to change this dialogue at a national level? And when you have an opponent like Cruz, that just seemed like a very easy answer. The hard left is angry. They're energized and they're coming for Texas. Out of that conversation came this idea of what if we ran for Senate? No chyba to już jest na Netflixie, też jest taki dokument o dziewczynie, która chciała być senatorem. He's gonna be live on Facebook for 24 hours straight. This is either my best idea ever or my last idea ever. I went up to Beto and I told him, I said, here's the deal, man. You better bring brains, backbone and balls to the table or go home. Because of all the negative attack ads on Beto, because we're not punching back hard enough, everyone is telling you you're doing it wrong. I just really miss the kids. I'm ready for it to be over. You all ready to do this? Chyba dużo trzeba dać z siebie, nie? Wiadomo, polityka, stanowisko i tak dalej, i tak dalej. A chyba, ja zawsze mówiłem, nie? Że wyrzeczenia, które trzeba ponieść, jeżeli chce się zostać politykiem, skłaniają do polityki tylko tych ludzi, którzy się do tej polityki nie nadają. Nie? Za dużo ambicji, za dużo chęci do poświęceń, do poświęcania innych rzeczy. Ktoś taki nie powinien rządzić ludźmi. Tak jak na moderatora, nie? Najlepszy kandydat na moderatora to ten, który nie chce być moderatorem. I dokładnie tak samo jest w polityce. Czy to nie jest stream przyszłego prezydenta? Jest, no bo ja mówię, ja nie chcę być politykiem, więc... Jestem najlepszy na to stanowisko, no. No nic nie poradzę. Co mam wam powiedzieć? No jak mam to inaczej uzasadnić? Po prostu wiem to. Wiem to wewnętrznie, nie? I think I started something, summoned something. What is wrong with you? Max, open the door! Take off, open the door! What does he want? No i znowu to jest taki horrorowate, nie? Bardzo, bardzo są schematyczne te trailery. Wiem, że one muszą takie... Znaczy, nie wiem, podejrzewam, że muszą takie być, nie? Rzadko ktoś wpada na coś innego. No, tam puste kółeczka zostały. O kurde, o jacie. Ja w ogóle muszę pierwsze obejrzeć. Ja nie lubię horrorów, więc... Ale to oglądałem gdzieś w hotelu, jak byłem, już nie pamiętam. Totalnie mnie to rozwaliło. Muszę to obejrzeć, bo to jest w ogóle świetny pomysł, że druga część z dorosłymi bohaterami. To. I staruszka, nie? A muszę powiedzieć, że to jest takie trochę niekonwencjonalne. Znaczy, wpisuje się w tą charakterystykę horrorów, ale... Ale to jest... Bo to jest kawałek jakby opowieści, nie? Opowieścią jest ten trailer robiony. Mega to jest, mega to jest zagrane. But tell me, how is it being back in Derry? It's good. Strange. Strange? Oh my.
I had some cookies in the oven before you came. Stay right there. I shouldn't impose. I'm gonna... No, I insist. Jedynka była tandetna. No, jedynka się, porównuje do kultowej tej części, która była przed laty. I ludzie mają bzika na punkcie kultowych rzeczy. Nigdy nie będą zadowoleni. Więc nie porównywałbym tak. Kuźwa wygląda jak Jock. Ja pierdzie. Staruszka. I was always daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? Jak się zbliża do ciebie staruszka, stawiając szeroko stopy, to musisz uciekać. Kiedy zapomnisz ręcznika i musisz się przemknąć do pokoju obok. Tak jest, Szarek. Właśnie tak. Hello. Watchmen. No to się... To może być ciekawe. HBO... W ogóle ja pierdzielę, HBO. Kurde, oni robią naprawdę dobre rzeczy, bez jaj. Robią najmniej ich chyba. Ale robią niesamowicie. Ten Czarnobyl ich ostatnio, o Jezu, jakie to jest dobre. Gra o Tron, wiadomo, no. Wszyscy narzekają... O ten ostatni sezon, nie tego się spodziewałem. W kulki lecą scenarzyści. Oś, tyle sezonów dobrych i na końcu to spierdolili. Dlaczego mnie nie wzięli na scenarzystę? Najczęściej to słyszę, jeżeli chodzi o ten... Jeżeli chodzi o Grę o Tron. Oh, nothing. Just the end of the world. Czemu tu nie ma bohaterów? Dlatego Drew właśnie będę prezydentem. Bo ja rozumiem ludzi. We permit you to live everyday lives, but we're free to take it away anytime we want. O nie, tego się nie da oglądać. O, Niemcy mówią po angielsku. Zabójstwo klimatu. Kolejny w ogóle. Kolejny wątek w internetach. O nie, jak Niemiec, to przecież musi mówić po niemiecku w amerykańskim serialu. Dlaczego nie mogli wziąć lokalnych aktorów? Dlaczego nie mówią po angielsku? Tak mi bardzo to przeszkadza. Wyrywa mnie z imersji. O! O, ten mówi po niemiecku. To przepraszam, to idealne, to perfekcyjny, najlepszy serial na świecie. O, czekałem na niego całe życie, wreszcie mówią Niemcy po niemiecku. O nie, znowu zmiana. Shit. Resistance mostly costs the lives of French citizens. The people here hate you more than us. Whose side are you on? Das sind die Leute, gegen die wir Krieg führen. Das sind die Feinde des Reichs. Trommeln Sie alle verfügbaren Männer zusammen. A to ciekawie zrobili. Niemcy mówią po niemiecku, Brytyjczycy mówią po angielsku. No to muszę powiedzieć, że jest to ruch w dobrą stronę. Bo mi nie przeszkadza! Chodzi mi o to, że takie rzeczy trzeba akceptować i rozumieć. Fraternisieren Sie mit dem Feind? Ich folge den Befehlen. Wir haben unsere Position verraten, Herr Kapitän. No, nietypowe rozwiązanie, to prawda. Do you really think she'd be wanting to die for us? For me, she's my little soldier. Schrammgeräusche! Auf Gefechtsstation! U-571? Czy był taki? Nie, no to, a to jest co? Łódź podwodna? Głównie? Chyba nie.
Nie patrzyłem na to z tej strony, muszę przyznać. A to chyba był też taki film. Kurde, nie spodziewałem się. To znaczy, ja mam takie przemyślenia, nie? Że jak dostaję film w angielskiej wersji językowej i nawet jeżeli on się dzieje w innych rejonach świata, to akceptuję to, nie? Bo taka jest opowieść i takim językiem się posługują. Nie? Natomiast tu dostałem film, który jest częściowo po angielsku, częściowo po niemiecku i też mi się podoba. Ale ja to mam chyba skłonność do akceptowania rzeczy. Po prostu przyjmuję ze stoickim spokojem i jedno mi nie przeszkadza, drugie mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi tylko, jak ludzie narzekają, że nie mają tego, co by chcieli. O, to mi przeszkadza. Jakby każdy jest największym autorytetem dla siebie i to, co jest jemu potrzebne, to jest wszystkim potrzebne. A to Hulu. I told you that I want to go to that festival in Sweden. No, you said it would be cool to go. Yeah, and then I got the opportunity and I decided Look, to I do it. I don't mind you going. I just wish you would have told me. That's all. Dude, she needs a therapist. You've been wanting out of this stupid relationship for like a year now. And don't forget about all of the beautiful Swedish women you'll meet in June. Okay, guys. That's not her. Again. Lubię tego aktora, ten chłopaczek, co tak wygląda troszkę. Jak małpka. Danny. I was so very sorry to hear about what happened. I'm sorry. You know what she's been going through. Christian says you've got this special week planned. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. Oh fuck, jakieś sekty. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! I wódeczka, to rozumiem, to mój typ imprezy. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah. What do you think? It's like another world. A to ciekawie zrobili, bo nie zapowiadało się, a teraz nagle... A to jest właśnie taki nietypowy, horrorowy ten... O Jezus. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. Czekaj! I was most excited for you to come. Gdzie te usta wielkie? Stop klatkowałem. To się... jaki nieudany... zabieg nieudany. Chyba. I was most excited for you to come. No dobrze. Midsommar. To ciekawe było. A to gdzie to będzie? Właściwie? Czy to w kinie miało być? Fajne. Klimatyczne bardzo. Reklamy Gry o Tron lecą wszędzie i wszędzie. Charlie! Hamilton, we have your boy. Mom! Czuję, że ona będzie zabijała. Get him to the camp. We're going on to the lodge. I to jest silna chyba z dziewczyna z tego. To jest chyba dziewczyna z MMA, nie? Your boy's alive for now. Tak, ona grała w tym. Ona grała w Deadpoolu chyba, nie? You were gonna kill her. That was the plan. Tak jest, pora na bohaterkę spódnicy, a nie jakiś kurde. Kolejny rok, The Rock, Dwayne Johnson.
Urwij mu głowę! You ever get used to taking a man's life? I knew what I signed up for. Claire Hamilton, you come here to kill us all. Będzie oglądany. I can't remember a time when I wasn't driven by rage. Where is my son? No i to właśnie jest, kurde, to jest bohaterka, a nie jakieś, wiecie... Angelina Jolie w Tomb Raiderze. Ta dziewczyna ma parę w łapie. To mi się podoba, podoba mi się. I jeszcze ma ładną buzię przy okazji. The mountain. Do you believe your dreams are imaginary? Or that they're real? O Jezu, jest dziwne, na dzień dobry, dziwne. Dzień dobry, jestem dziwnym filmem. A to ten aktor, który jest znanym aktorem. Ojej, chyba jakiś autyzm czy coś. Somebody give me a hand. Taking photos. Jezu, to jest Goldblum, ja go nie poznałem w pierwszej chwili. See this woman? A woman's in distress. I'm gonna help her. Now we take her picture. Is that what you did to my mother? Dear one, the world is waiting for the sunrise. Warren! Every road. Where do they go? Where does who go? People. After you change them. Takie, powiedziałbym, nietypowe dosyć. Co mamy jeszcze? Dokąd zmierzasz, Bernardetto? Albo dokąd poszłaś? Can I help you? Oh, hi, Bernadette. I didn't know you were home. Apparently. I hope you don't mind. I called the blackberry abatement specialist. The blackberry vines are coming under the wall. It's in my raised vegetable beds, my worm bins. It's Tom. Bernadette Fox. No card. Morning, Lucy. Hey, Mom. Bernadette Fox was simply the most exciting thing in the world of architecture 20 years ago. Well, no one told me about. I think what happened to my mom is that she got so focused on her family, she forgot about herself. Honey, are you getting enough sleep? Sleep? What's up? So from what you're saying, she ran over a mother at school. Bernadette! Incoming. What do we do? Punch her! Then she created an environment which destroyed a neighbor's home. People like you must create. If you don't, you become a menace to society. How would I know? Why should I care? Something unexpected has come up. Just thinking about it's got my heart racing. Please don't bother trying to find her. I have concocted a plan. Bernadette! She's not there. Lost.
jest jakby niezależnie od tego, czy historia może się wydawać wam interesująca, czy nie, to opowiedziana jest dosyć ciekawie. There's one answer to all of your problems. Get your ass back to work. A huge project has come up. It will require me to go to Antarctica. It's twice the challenge anyone ever imagines with long stretches. No, film o podróży. Sounds like I've been in training for this for the last 20 years. I have this one. Uwielbiam filmy o podróżach. So step aside, because I am about to kick the hell out of life. World domination ain't pretty. O tym, że ktoś tak totalnie zmienia swoje otoczenie. No, to fajne. Podoba mi się. Obejrzę, jak będę miał okazję. Ale to kinowe, no to obejrzę pewnie w domu dopiero, jak będzie na tym, na Google. I'd like each of you to get up and tell us a 5-minute story about your summer. At some point you make a choice about who you are and what you want. Hey, I'm Rue. I'm an addict. You're about to start a brand new chapter. Some new girl in town that I think you're gonna be friends with. I'm Rue. I'm Jules. Suddenly, the whole world goes dark. And nothing else matters but the person standing in front of you. I'm envious of your generation. You guys don't care as much about the rules. No to ciekawe, bo to taki wygląda trochę jak Netflixowa produkcja, nie? A to HBO robi. Ciekawe o czym i jak. Every time I feel good, I think it'll last forever. But it doesn't. Nothing lasts forever. I've got an idea. Should I be concerned? You think because I went to rehab I stayed clean? I mean, ain't that the point? If I could be a different person, I would. Baby tooth, take your time. Delicate. I want everyone I love to at least try and change. To nie jest lesbijski motyw. Tam ta dziewczyna blondyna ona miała chyba tego ptaszka. Wydaje mi się, ale nie jestem pewny, znawcą nie jestem. No, miała ptaszka i nie wypatrzyliście ptaszka? Fuck. Czy to dobrze, czy to źle o mnie świadczy, co? Hey there. What's going down? Mam... Nie będę cofał. Sobie sami cofnijcie, kurczę. How bad is this place? It's a whole life I've never seen. I got your back. No, Sylwester. It's personal. I Batista. No, jest parę takich fajnych filmów z Sylwestrem Stallone i ze Schwarzeneggerem, jak wyszły, jak już byli starsi. Sylwestrem... O, właśnie Escape Plan, chyba pierwsza część była. Też ze Schwarzeneggerem w więzieniu. Wydaje mi się, ale bardzo mi się podobał. W takim jakimś tajemniczym więzieniu, które było nie do ucieknięcia. I remember the story of an evil witch. Ale ładny ten, ładne krajobrazy. To Angelina Jolie też grała złą czarownicę. The story became legend. But this is no fairy tale.
There are many who prey on the innocent. I'm sure your kind would agree. If I didn't know better, I'd say you were making a threat. Well, do you? Do I what? Know better. What have you done? Trzeba będzie obejrzeć pierwszą część. Bo to była chyba taka niekonwencjonalna historia, że ta wiedźma nie była taka wiedźmiarska, wiedźmińska strasznie. Maleficent? Nie wiem, jak to się wymawia. Po polsku to była czarownica, tak? A, fajny trailer przynajmniej, fajny.